Marzy ci się praca w kapciach? Wychodzisz z łóżka, zaparzasz kawę i jeszcze w piżamie, siadasz do komputera, bierzesz telefon i pracujesz, nie musisz jechać do biura? Jeśli tak, to zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Opowiemy sobie więcej, jak to może wyglądać. Witam Cię serdecznie, drogi słuchaczu, w kolejnym odcinku podcastu W Drodze do Pracy. W tym odcinku porozmawiamy sobie o plusach i minusach pracy zdalnej. I Jeśli chodzi o pracę zdalną, to można ją rozdzielić na takie dwa główne nurty. Jeden nurt opowiada z perspektywy osoby, która chce zarządzać zespołem w sposób zdalny, czyli na przykład ja jestem menadżerem i, i chcę zarządzać swoim zespołem z dowolnego miejsca na Ziemi. Ale mój zespół jest gdzieś w fizycznym miejscu. I to jest jedna perspektywa. Druga perspektywa jest taka, że ja jestem menadżerem i obojętnie, czy ja jestem w biurze, czy jestem w jakimkolwiek miejscu, to już nie ma znaczenia. Ważne jest to, że mój zespół jest zdalny. Czyli zatrudniam ludzi z dowolnych miejsc na ziemi i to jest zupełnie inna sprawa. I ponieważ ten temat jest taki właśnie mocno rozgałęziony. To postanowiłem podzielić ten podcast na dwa odcinki. I dzisiaj porozmawiamy sobie o tej pierwszej perspektywie, czyli o perspektywie z punktu widzenia menadżera. Menadżer chce zarządzać zespołem, ale chce być, nie być przywiązany do, do jednego konkretnego miejsca. Chce mieć możliwość pracy z całego globu. I jak to wygląda? Jakie są plusy i minusy takiego podejścia? Zacznijmy od plusów, zacznijmy od plusów, bo ich trochę jest. Tak jak mówię, z perspektywy menadżera, to przede wszystkim myślę, największym plusem jest brak dojazdów. Czyli z jednej strony nie tracimy czasu na dojazdy, nie tracimy czasu na przykład na stanie w korkach, na szukanie miejsca do zaparkowania. Jeśli mówimy o komunikacji publicznej, to nie jesteśmy też uwiązani do konkretnych godzin, gdzie, w których jedzie pociąg, w których czekamy na jakiś autobus. Nie mamy też kosztów dojazdu. One, w momencie wstajemy z łóżka i możemy już pracować, tak? Mamy telefon, mamy komputer, nie trzeba już nigdzie dalej dojeżdżać. Te koszty i ten czas tutaj znika. Więc to jest bardzo duży plus. Z drugiej strony mamy możliwość pracy skądkolwiek, czyli może to być nasz dom, może to być nasze mieszkanie, ale niekoniecznie musi tak być, bo można sobie zorganizować taką pracę też w ten sposób, że wynajmujemy jakieś biuro, ale na przykład mieszkamy w, w Bieszczadach, w Białymstoku, w jakimś takim miejscu Polski, gdzie z, z pewnych względów chcemy tam mieszkać, bo na przykład uwielbiamy naturę, uwielbiamy bycie wśród przyrody, ale z punktu widzenia rozwoju kariery nie jest to najlepsze miejsce, bo może lepiej by było wtedy pracować w Warszawie. Wiadomo, w stolicy zawsze lepsze perspektywy, ale właśnie przy takim podejściu pracy zdalnej jest szansa na, na połączeniu ognia z wodą, czyli z jednej strony mamy możliwość pracy z takiego miejsca, z które nam się podoba, które jest dobre do życia, a z drugiej strony mamy te korzyści też, że jednak nasza, nasza kariera się rozwija w sposób taki, jakbyśmy chcieli i można to właśnie zrobić w ten sposób, że niekoniecznie pracujemy z domu, możemy sobie wynająć jakieś biuro, do którego... Fizycznie się przemieszczamy nawet codziennie, ale nie jest to taki koszt, na przykład, albo, albo taki, nie, jest, nie ma wtedy konieczności dojazdu wiele kilometrów do tego biura, bo sobie wynajmujemy je bardzo blisko miejsca pracy. Albo można też wynająć na przykład drugie mieszkanie, i wtedy jedno mieszkanie jest do mieszkania, a drugie jest przerobione na biuro, i może mieć wtedy wiele różnych celów, możemy stamtąd pracować, może tam być jakieś miejsce spotkań. Może tam być miejsce do nagrywania jakichś materiałów wideo, może do nagrywania podcastów, itd, i tak W każdym razie można sobie to zorganizować, ale też można w ten sposób ułożyć sobie życie. Że ta praca następuje podczas podróży. Czyli w pracę jakby wplatamy w nasz naturalny rytm chęci podróżowania, chęci odwiedzania wielu różnych miejsc, jeżeli tylko odpowiednio zadbamy o to, żeby mieć dobry zasięg telefonu i odpowiednio wybraną taryfę, odpowiednią umowę, żeby koszty telefonowania z różnych miejsc na świecie nas, nas nie zjadły. A z drugiej strony mamy też możliwość dobrego internetu. Jeżeli do pracy potrzebujemy internetu, no to się okazuje, że, że tą pracę możemy sobie zorganizować z dowolnego miejsca i, i pracujemy w ten sposób bardzo efektywnie. Kolejnym plusem jest to, że mamy możliwość skupienia się takiego naprawdę mocnego skupienia się bo gdy nie mamy fizycznego biura, do którego przychodzą pracownicy, to możemy znaleźć sobie takie miejsce, które sprzyja pracy twórczej. Albo sprzyja właśnie skupieniu się na, na, problemach, które potrzebujemy rozwiązać. Jest to dużo łatwiejsze, gdy mamy do wyboru cokolwiek, niż jakbyśmy mieli znaleźć jakieś miejsce u nas w firmie, u nas w biurze, gdzie czasem gdzieś się trzeba, jeżeli nie mamy własnego gabinetu, no to, to trzeba gdzieś uciekać wręcz, żeby, żeby nie być zasypanym przez bieżące problemy pracowników. Więc to, ta możliwość mocnego skupienia też jest tu wyraźnym plusem. No i oczywiście praca w dowolnych godzinach, szczególnie jeżeli jesteśmy rozliczani nie za czas fizycznej pracy, tylko za efekty. No to jeżeli tylko to koresponduje i jesteśmy w stanie w tak zgrać godziny naszej pracy z pracą biura czy z pracą zespołu, którym zarządzamy, żeby była możliwość komunikacji. No to te godziny są mniej lub bardziej dowolne. Nikt nas tutaj nie rozlicza. Nie, niekoniecznie musimy wstawać o szóstej, żeby na siódmą do biura dojechać, bo możemy sobie zacząć pracę o dziewiątej i, i, i nikt, nikogo też to w oczy nie kole, jeśli, jeśli dopiero za 5, 9, jeszcze, jeszcze w kapciach, w piżamie z ledwo otwartymi oczami dopiero zaczynamy jakieś pierwsze rozmowy czy, czy telekonferencje. Także to, to są ewidentne, ewidentne plusy. Jest też parę minusów. Największym minusem jest to, że tak naprawdę mało kto potrafi w ten sposób pracować, ponieważ potrzebna jest bardzo, ale to bardzo duża automotywacja, żeby dzień w dzień, w konkretnych godzinach zmusić siebie do pracy, gdy nikt na nas nie patrzy, gdy nikt nas z tego nie rozlicza, to naprawdę trzeba albo się urodzić z taką Automotywacją albo trzeba ją sobie wypracować, czasami na przestrzeni długich miesięcy. Część osób nigdy nie będzie w stanie tego po prostu zrobić. Więc dla, dla niektórych osób praca zdalna absolutnie nie zda egzaminu nigdy, bo, bo wymaga to właśnie bardzo dużej dozy samodyscypliny. Czasami jest też ciężko z miejscem, bo nie bez powodu podałem ten przykład, że można sobie gdzieś wynająć biuro blisko naszego miejsca zamieszkania, bo Często w samym domu czy w mieszkaniu, szczególnie jeśli jest ono mniejsze i nie mamy takiego wyodrębnionego miejsca na nasz gabinet, no to, to może tutaj być ciężko z, z pracą w spokoju. Można się oczywiście umówić z domownikami, że w takich godzinach czy, czy w, tym, w takim a takim dniu to, to my pracujemy i nikt nam nie przeszkadza i nikt nas nie woła co chwilę na, na herbatkę, na kawkę czy, czy na, na obiad, ale części problemów nie obejdziemy. No, jak jakiś sąsiad remontujący mieszkanie albo puszczający głośną muzykę albo jakieś krzyki na klatkach schodowych i tak dalej, tego po prostu nie unikniemy. Tak samo, nie, jeżeli w, zna, możemy pracować w, w kawiarniach, w centrach handlowych, na, na zewnątrz w ogóle, wiem, na placach zabaw i na, na boiskach, oczywiście, że tak, ale tu również wchodzi w grę szum otoczenia, jakieś dźwięki, które nie zawsze są ok, jeśli rozmawiamy z ważnym kontrahentem, a tu nagle w centrum handlowym nam się włącza reklama, no i nie ma nie ma co wtedy, nie, nie ma wtedy jak swobodnie rozmawiać. No i też nie każda rozmowa może się odbyć w miejscu publicznym, czyli są takie tematy, o których no, chcemy rozmawiać z naszymi pracownikami, z kontrahentami. W cztery oczy, a, czy w cztery uszy, a, a nie, nie, niekoniecznie ktoś musi tego słuchać gdzieś z zewnątrz. Więc tu czasami właśnie bywa ciężko z miejscem do takiej pracy zdalnej. Trzeba to sobie dobrze przemyśleć i dobrze zaprojektować. Kolejnym minusem jest taki, taki brak mocnej, osobistej relacji z ludźmi z zespołu. Jeżeli dbamy o to i jednak pomimo pracy zdalnej się spotykamy, to jest to mniejszy problem. Natomiast samo, sama praca tylko i wyłącznie zdalna, czyli nigdy tych ludzi nie widzieliśmy na oczy i po prostu sobie pracujemy zdalnie, nie zawsze, szczególnie przy jakichś tam cięższych charakterach, nie zawsze jest możliwa. Też ludzie, którzy, z którymi się współpracuje, którzy są w zespole, muszą zrozumieć to, że ich szef, ich menadżer pracuje zdalnie, a nie każdy jest w stanie nad tym przejść do porządku dziennego, no bo dlaczego ja muszę przyjeżdżać do biura, a on nie, tak? I to już jest taki podstawowy problem, gdzieś wewnętrzny danej osoby, no i czasami ciężko, ciężko to przewalczyć. I też znowu, tak samo jak potrzeba samodyscypliny, automotywacji jest do tego, żeby, żeby móc w ogóle pracować zdalnie, no to tak samo z tym przebywaniem z ludźmi. Niektóre osoby nie są w stanie funkcjonować bez codziennego kontaktu, w dużej ilości z różnymi ludźmi. Czyli takie osoby no, muszą gdzieś przyjechać do biura, pogadać taką e, o. o tym, kto tam wczoraj coś zrobił ciekawego, albo czy ktoś oglądał jakiś serial, to jest jakby nieuniknione, że oni tego potrzebują, żeby społecznie funkcjonować. I tak mówiąc już bardzo, bardzo konkretnie, ja tu się najczęściej opieram na struktogramie, bo to jest najbliższy mi schemat y, sprawdzania, jaki, jaki ktoś ma charakter. Jeżeli w struktogramie ktoś ma nadmiar, czy naj, najwięcej zielonego koloru, to, to on nie będzie w stanie wytrzymać pracując tylko w otoczeniu szumu komputerów, telefonów, tam gdzie nie ma ludzi. Bo ta, ta, ten kontakt z ludźmi jest mu niezbędny i taka osoba z założenia nie będzie potrafiła pracować zdalnie. I ostatnim takim mocnym minusem, oczywiście i plusów i minusów pewnie można znaleźć dużo, ale takich najważniejszych, to ostatnim minusem jest dużo większy narzut na komunikację. Wiadomo, że komunikacja jest bardzo ważna i przy normalnym, nazwijmy to, zespole bardzo trzeba zwracać uwagę na, na taką jasną, klarowną i czystą komunikację. Natomiast przy pracy zdalnej jest to jeszcze bardziej utrudnione, no bo ciężko zebrać ludzi, na przykład wokół monitora czy wokół jakiegoś flipcharta i coś pokazać palcem, tak? Bo nie, bo nie mamy tej możliwości, bo, bo nie jesteśmy z nimi na miejscu. Nie widać też reakcji, gdy mówimy coś i nawet ludzie się nie odzywają, to widać po ich minach, czy są zadowoleni z tego, co mówimy, czy nie, czy widać na ich twarzy dezaprobatę, czy jest uśmiech, kiwanie głową. W momencie, gdy bazujemy na przykład tylko na telefonie, nawet bez, albo nawet jeżeli mamy telekonferencję i widzimy reakcję drugiej osoby na kamerze, to jednak nie jest to. Jest opóźnienie, jest gorsza jakość obrazu. Ludzie też mogą wyjść poza obszar kamery i, i tam reagować zupełnie inaczej niż przed kamerą. Łatwiej jest ukryć takie, taką mowę ciała, takie niewerbalne reakcje. Więc tego narzutu ta, na komunikację jest bardzo dużo i trzeba się tego mocno nauczyć i dużo wyraźniej wszystko komunikować, niż w przypadku standardowej firmy. Także, jeżeli się zastanawiasz nad tym, czy chcesz budować zespół w ten sposób, czy chcesz być takim zdalnym menadżerem, no to pamiętaj, że plusy są oczywiście. Myślę, że główny to jest ten, o czym wszyscy marzą, że a, będę pracował w kapciach z domu. Fajnie, fajnie. Rzeczywiście to, to jest dobre, ale ale nie, nie zawsze wszystko jest takie kolorowe, bo pamiętaj też o minusach, że oprócz tego, że musisz mieć odpowiednie predyspozycje. Ale może jak przychodzi Ci w ogóle taki pomysł do głowy, to te predyspozycje już posiadasz. Natomiast no, są też takie mocne minusy, właśnie jak brak tej relacji z, z drugim człowiekiem i, i ta mocna, wtedy dużo mocniejszy narzut na narzut czasowy, energetyczny i, i też no, czasem finansowy, bo czasami trzeba ponieść dodatkowe koszty, żeby na przykład każdego wyposażyć w kamerki albo w, w dobrej jakości urządzenia, audio, jakieś słuchawki może specjalne. Jeżeli zakładamy, że, że wszyscy tutaj będziemy się zdalnie komunikować, więc to oczywiście też trzeba wziąć pod uwagę, ale jak to mówią, wszystko jest do zrobienia. Warto się czasami przymierzyć do tematu, żeby zobaczyć, czy, czy to jest coś dla Ciebie. Jeżeli plusy przeważają nad minusami, to dlaczego nie? Jeżeli tylko chcesz podjąć taką próbę, to, to trzymam za Ciebie kciuki. Ja w dużej mierze działam właśnie w ten sposób i mi się to sprawdza. Robimy taki, taki trochę model mieszany, że, że pojawiam się w biurze, ale nie tak często, jakby to miało miejsce standardowo. Więc wiem, że da się to zrobić i. Jeżeli potrzebujesz jakiejś pomocy, czy, czy masz dodatkowe pytania, to też zachęcam do kontaktu. To było na tyle, spotykamy się w kolejnym odcinku, gdzie będziemy mówić o plusach i minusach pracy zdalnej, ale od tej drugiej strony, czyli od budowania zespołu, który jest zdalny. Jeżeli temat Cię interesuje, to zapraszam za tydzień do kolejnego odcinka podcastu w drodze do pracy. Żegnam się, z tej strony Marcin Gdziełka, do usłyszenia. Cześć.